Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Lipki. Znajdujemy się ponownie w Watch Dogs 2, gdzie dokładniej przy tym miejscu, gdzie mieliśmy zdobyć akumulator, o proszę bardzo, się... Followers network is becoming a steamroller. You should be proud. You started all of this. DedSec was a bunch of loose ideas before, but you've turned it into a movement. People are wearing your art, repeating your slogans. You've tuned into something here. Thank you, Marcus. Just don't forget, there's purpose behind this. I'm not in it for the candy coating. I want people to wake the fuck up. Yeah, they've been sleeping a long time, but they'll get there. Ten gość raczej nie podejdzie, co? Do tego miejsca. Ale go powinno właśnie pięknie poradzić. Tutaj mamy więcej ochrony. Ja chciałem powiedzieć, że jesteśmy przy miejscu, gdzie właśnie mieliśmy zdobyć trochę... rzeczy i głównie, jak dobrze pamiętam, jest to akumulator dla... tamtych studentów, tak? Mam cały czas tego stangana mojego wyciągniętego. Tak. Jak najbardziej. Aha. Będzie ich więcej. Czemu ten się zainteresował? Ten w ogóle wyszedł poza teren, tak? Okej. Okay. Nie mógłbym tego gościa zestunować, co łaska. Teraz zauważyli nas, co najgorsze. Co najgorsze, nas pies zaatakował. Może pobić psa? Oj, niedobrze. Oj, niedobrze. Zaraz mnie tutaj zabiją ci. Nie może tego gościa... Nie, może zasunować, okej. Okay. Ci udało. Obrońcy praw zwierząt mnie zaraz zabiją tutaj. O, można goblina wziąć. Weźmy. Załatwmy wszystkich, jak się da. Dobra, nieźle. Powiem wam, że staram się nie zabijać ludzi, bo jednak uważam, że jako ci hakerzy nie powinniśmy ich zabijać, tak? Oni tylko wykonują swoją robotę, będąc szczerym. Nawet jeśli jest trochę mocno pod rząd nastawiona, to nadal tak samo żołnierze wykonują tylko swoją robotę. Więc nie jestem za bardzo fanem zabijania ludzi w tego typu grach, tym bardziej, że jesteśmy tylko hakerami, tak jak mówię. Siedzenie ludzi nie powinno być naszym zadaniem. Znaczy, no, oczywiście tutaj chodzi mi o to, że powinniśmy raczej być... Raczej powinniśmy... Znaczy, ja bym chciał raczej pójść w stronę takich white hackerów, a nie tych, którzy są po, w cudzysłowie, ciemnej stronie mocy. O cholera, to jest policja już, która do mnie jedzie, a ja chciałbym uciec. Gorzej, tam też już ktoś jest. Jest dwójka tych policjantów, cholerka. Wejść może i może udałoby mi się jakoś stąd wyskoczyć, co? Do naszego autka. Najgorsze jest to, że cały czas niby uciekamy, ale potem co? Naprawdę tutaj nie mogę przeskoczyć? To jest głupie. Spokojnie mógłbym tutaj wsadzić odpowiednią nogę i po prostu stąd wyskoczyć, nie? Tak. Chciałbym może zmienić karabin na ten paralizator. Słuchajcie, ukryjmy się tutaj, żeby... Dobra. Nie damy rady stąd uciec tak jak chciałem. Ale... Może uda mi się stąd po prostu wybiec. Tam krzyczał motherfucker. Nie mam pojęcia. Nieważne. Otwórzmy sobie te bramy i wychodźmy stąd. Po prostu uciekajmy. Świetnie. Potrzebuję pistoletu. Dobra. Olać to. Wiesz, zginiemy. I najgorsze jest to, że mam już dwie gwiazdki, a to mi wcale nie pomaga. Cholera, i co goni mnie? Oczywiście ten radiowóz, tak? Nie jeden, a dwa. Dobra, leżą. Tam ktoś do mnie w ogóle bije z tamtego placu budowy, no to się dobrze nie skończy dla nas. Powiem wam tyle, to się dobrze nie skończy. Tam już zbywają posiłki, no trudno. Przeżyję raczej. Mam taką nadzieję przynajmniej. W ogóle mamy też małą amunicję tego karabinu, dlatego też staram się go nie używać i w tym momencie ścięło w ogóle całkowicie grę. Nie wiem dlaczego. Powiem wam, że grę całkowicie wywaliło. Po prostu. Najgorsze, ja też jestem tutaj cały ścięty, prawdopodobnie to widzicie. Muszę zrobić Alt F4 i wrócić do was dopiero za chwilkę. Widzimy się, moi drodzy, za momencik. Dobra, moi drodzy, wracamy, już jesteśmy, jak widzicie. Podobał mi się ten kościusz, bo mamy bardzo podobnego chyba na tej naszej czapce, co nie? No.
Podoba mi się ten kościerz tutaj z tyłu jednak. Całkiem nieźle on wygląda akurat na tym autku. Mniejsza o to, jesteśmy przy naszej kolejnej misji. Jest to zupełnie inna misja, bo okazało się, czekaj, nie co? Zatrzymajmy to po prostu. Okazało się, że po prostu bliżej mamy tej operację Haum czy Huam, tak? Gdzie miałem się ze śrubą spotkać w jego warsztacie. O Jezus, to jest South Park. O nie. Mam złe skojarzenia z South Parkiem. Znaczy, dobre w kontekście kreskówki, ale po prostu, wiecie, mam takie coś, mam po prostu coś takiego, że mam w głowie ten South Park i mam takie, Jenny. Dobra, nieważne. Pogadajmy ze śrubą. Tylko będziemy mogli wejść do jego warsztatu. Przekonać się, co on znowu tutaj dla nas wykominął. A to jest w ogóle jego warsztat cały czas. Ten warsztat, w którym przerabialiśmy, to jest jego warsztat. Nawet bym się nie spodziewał, że to jest jego. Myślę, że po prostu mają tutaj jakiś taki warsztat jako grupa. Słuchajcie, dobrej muzyki słucha, nie? Skappa. Przeprawię sobie ten komin mój. Damn, man, I hope you kept the receipts. Hey, yo, check out this fuckstick. So tell us about Home 2.0. Home systems are completely bulletproof. Your privacy is absolutely secure. Bold claim, Steven. Aren't you worried hacker groups will see that as a challenge? Well, say what you mean, Shirley. DedSec. Now, if they want to go up against us, I invite them to try. Home 2.0 is an OS with teeth. Yo, he called us out by name? Yep. He don't know who he fucking with. It's on now. Well, that's why I've been trying to crack 2.0. There's just one. See? Co robisz z tym tosterem? Problem. What? Here. Hold this. Stand back. Great. Chip. It's a little hard to get out. But there's no point in trying to use the previous version's hardware to jack the new OS. Why? Because they changed the ports. Following the Capitol's guide to forced obsolescence. But luckily, a little birdie told me that 2.0 should be packing a farm fresh zero day. Ooh, now that might just be a shame. Damn right. And that is why you, my friend, are going to hijack me a 2.0 pre-order shipment before some do-gooder white hat tells home how to cock block us. You've got a weird relationship with technology, you know that, right? That. To było tak piękne. W ogóle zobaczcie, ile to jest tosterów. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty toster, szósty toster, u niego siódmy. Ta chwila niezręczna, to było takie złoto. Absolutnie skisłem mocno. Gdzieś tam wewnątrz. Dobrze, ale my jesteśmy... Mamy znowu tę misję i musimy się chyba na niej skupić, że nie możemy teraz niczego innego... Znaczy, możemy jeszcze inne rzeczy zrobić. Teraz oczywiście wewnątrz HQ możemy jeszcze zrobić jedną misję naszą. O Jezu, to jest aż tam. Dobra, to więc co, zróbmy to i przy okazji sobie pojeździmy troszeczkę i porobimy sobie zdjęcia w końcu. Dawno tego nie robiliśmy. Cały czas mamy te trzy nowe misje, bla bla, i to będzie tak nam świeciło się, więc... Ja się jakoś tym bardzo nie przejmuję. Gdzie nam zrespił samochód? Zaraz za nami, fajnie. To akurat spory plus. Chciałbym też jednak, jak mówię, ogarnąć sobie tamtą misję. To jest coś nawaleni goście, ewidentnie. Ewidentnie się bawią, a ja chciałem sobie ogarnąć mapę. Skręcamy w lewo i ogółem w lewo. Dobra, to już jest tam przed siebie mniej więcej. Ja chciałem ze Skaldexem coś zobaczyć, czy nie ma czegoś tutaj w okolicy na przykład, nie? Okej, widzę, że do Dracula jedziemy i tak. I idziemy też do tancerka Kawaii, o Jezu, najgorzej. Mieliśmy sobie punkt nawigacyjny przy tej... Ale dobra, to nie jest jednak w tę stronę, w którą bym chciał. A tancerka Kawaii... Dobra, jednak są inne rzeczy, które są blisko. Proszę bardzo. Pierwsze 600 metrów. Co prawda trochę nie w tę stronę do końca, w którą bym chciał, ale i tak będziemy gdzieś w okolicy, więc... Myślę, że nie wiem, 2 czy 3 punkty sobie chociaż ogarniemy w tym czasie. Tylko dlaczego mi się muzyka... Proszę o nową dostawę muzyki. Ja znam tę piosenkę.
Słyszałem ją, przynajmniej raz w życiu. Kurde, żałuję, że teraz się wyłączyła. A miałbym czego słuchać. Halo, ale dlaczego? I z tą bronią tak latać i zacząć wyżynać tych ludzi. Przy tej piosence złoto. Proszę bardzo, kolejni followersi. To nie jest jakoś dużo followersów, tak? Bo dostajemy po 8000, to jest niewiele. Ważne, że na poziom potrzebujemy na przykład 402, ale podoba mi się ten skaudek, to jest fajne. Ja proszę, zobacz, to jest wszystko zaraz obok, tak? 70-60 metrów. Zobaczcie, ja mówię, ja się mega po prostu jaram tym, co jest w tej grze. Oczywiście jestem całka kawaii. Proszę bardzo, zrobimy zdjęcie. To jest ta pagoda, ale pagodę już mamy. O, też sobie robią selfie ze selfie stickiem. Mamy nową nagrodę. A niech to, damn son. Jak widzicie, tutaj można sobie różne robić pozy, ale ja się w to nie bawię. Mnie głównie interesuje to, żeby zrobić po prostu... Fajne te zdjęcie, żeby te miejsca podblokowywać. To jest tak trochę jak punkt nawigacyjny w basynie. Nie, muzyka jest tutaj piękna. Muzyka jest absolutnie piękna. Zobaczmy, czy jest jakoś blisko. Lombard Street. Zobaczmy, czy jakoś sensownie. No, w miarę. Tylko muszę sobie do autka wsiąść. Hopsa. I jedziemy. Oj, ale będę dostawał copyright strike za te piosenki. Ale no to jest złoto, to jest złoto. Naprawdę, ja świetnie się bawię słuchając tej muzyki. A właśnie, odblokowałem, moi drodzy, bo mieliśmy punkty badań. Odblokowałem sobie nitro. Pięknie wjechałem, że to wtedy samochód. Tam są w ogóle chyba część tego kartu, tak? Dobrze widzę, czekajcie. I tak będę jadę, więc to na jedno mi wyjdzie praktycznie, jak to jest kręcę sobie. To jest gdzieś u góry, tak? Nie, tutaj jest, czekajcie, już widzę. Czy to jest po prostu nowy wyścig? A, mogę po prostu wyścig sobie zrobić. Ja już rozumiem, to po prostu odblokowujemy nowe utwory słuchając z danych stacji. No i tak zakładam. Czekajcie, pojedźmy tędy. Będzie łatwiej, moim zdaniem. A, bo to jest pod nami, okej. Okay, dlatego. Nie, dobrze jestem na miejscu. Tylko... O, proszę bardzo, Lombard Street, to jest tu. Tylko dlaczego to jest takie specjalne miejsce? Ja tego trochę nie rozumiem akurat. To się dla mnie nie jest niczym specjalnym, tak? A może wy wiecie. Profesjonalna sesja zdjęciowa, gdzie jest? Oczywiście źle kliknąłem. No ale warto pozwolić muzyki. W sensie, no nie wiem, ja szczerze mówiąc bardziej słucham muzyki niż czegokolwiek innego w tej grze. Ta gra ogółem ma taki fajny klimat, który mnie po prostu jara. O nie, tam jest trochę za bardzo bym zjechał. Więc może coś innego. Może coś innego. Nie, to nam też każe jechać w lewo. To jest lepsze. Okej, bo widzę, że przed nami jakoś. Ale w prawo i... O Jezu, dobra, masakra. Nie chcę tam jechać. Zresztą jesteśmy już zaraz przy misji, więc trudno. Najwyżej przy niej sobie ogarniemy coś nowego. Ja mówię, nie chcę za bardzo zjeżdżać, bo wiecie, mógłbym co po samym mieście jeździć, to od razu blokować, ale ja chcę to robić, wiecie, przy okazji misji po prostu gdzieś. O, tutaj jest złodziej? Co z tym chodzi? Żeby go skakować? Okej, okay, nie wiem, co z tym chodziło. O, ale będzie mi wyjaśnienie. Sweet! Get a picture. No, I mean, my MC catcher detector is going off. We really need to find a better name for that. Why? That's the technical name. My stingray sniffer tells me somebody's leeching data off of people's phones below. Looks like the data's going to... Coytown. See? Weird. Weird indeed. Okej, skoro zobaczcie, ile misji możecie zdobyć po drodze, nie? No ja się jaram, ja lubię tego typu rzeczy i będę chciał kontynuować tę grę w ten sposób.
I'm at Holmes Distribution Center. Great. Okay, so take a look around for a computer, one of those old crap box ones. Now, Holmes stores their schedules based on number plate destination combinations, like some kind of barely literate moron. If that moron was, you know, a company. Good to know. I'll see what I can find. To jest ten komputer, tylko jak mogę się tam dostać do góry? Tędy? Doubt. A w sumie, kurde, wiecie co teraz mnie nagle naszło? Przecież skoczek mógł skoczyć do tamtej rury, to nie trzeba było wcale drona, trzeba po prostu nim tam skoczyć odpowiednio wysoko. Właśnie, pytanie jak wysoko może skoczyć nasz skoczek, nie? Dobra, wyłączmy na razie to. No nie wysoko za bardzo, jeśli ma być 4. Mogę go przywołać od razu do siebie. Feeling tired in the mornings? Waking up with a sore back or a crick in your neck? Nic specjalnego za bardzo nie ma w tym radiu. To wiecie co, może je wyłączmy po prostu. Ale kurczę, ja muszę tam dostać. Jakoś szybko, bo no ten skoczek mi wiele nie pomoże, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o dostanie się tutaj po prostu. Chyba że nie, to ta ciężarówka raczej też nie. Chyba, że tutaj może z pomiędzy tego. No właśnie, ale jak? Dobra. Weźmy skoczka. A co to mi da? Ja mam się tutaj dostać, bo on mi gdzieś tutaj krzyczy, że ej, dostań się do tego, do terminalu i tak dalej, ale... Ale szczerze mówiąc... Ja nie mam pojęcia, jak mam po prostu tutaj wjechać, nie? Bo zobaczcie, nawet jakbym go wpuścił tutaj, no to nie, on nie przeskoczy tam do góry, nie? Może stąd? Nie. I co? Na razie go wróćmy po prostu. A, bo ja mogę... No coś, może trzeba było kurczę troszeczkę bardziej pomyśleć. A też nie da wejść i tutaj właśnie można użyć skoczka. No i to jest właśnie samouczek dla niego. I tam jest, to jest jeden wielki samouczek. Ja wolę jednak jeździć na tym... tej wersji pierwszoosobowej, szczerze mówiąc. Jakoś tak... Ja mówię... Przyjemnie mi się to robi. Ta muzyka klasyczna. O, widzę, że dwa porty USB 2.0. Ja chyba nie trafił, zobaczcie jak bardzo nie trafił tym. O nie, ale połamał port, kapa. No, takie żarty żartami. Co to jeszcze mamy? Mamy ten komputer, ale tutaj za bardzo nie mogę z nim nic zrobić, z tym hałmem. Gdzie hałm, no, brzmi jak home, tak? I o to w tym pewnie chodziło właśnie. Więc tak przynajmniej zakładam. Ale dobry pomysł ogółem na nazwę. Dobra, rozpocznijmy tę misję. Co nam to da? Nie będziemy musieli iść tam do portu zaraz przed nami. Tak zakładam. Where are you? DC, klasyka. Konsola. A muzyka to jest absolutne złoto do tego wszystkiego. Got it. Dobra, okej. Okay. Załatwione. Więc wbijamy tam na dół. Okay, great. So now all you have to do is stroll over to the distribution center and match the number plate of one of their trucks to the one that's headed downtown. Man, this is so analog. I told you. Luddites. Poczekajcie, tylko teraz ja muszę ogarnąć jakieś kamery tej więcej. Kamer, coś, nic. Jestem ciężki, jak dobrze rozumiem. Chociaż tam może jeszcze jest jedna. No właśnie, tutaj jest jeden, drugi. Paru ich już mam oznaczonych. Ja jeszcze kogoś widziałem chyba w środku. Może wezwać posiłki. Czy mogę mu coś zrobić? Niespecjalnie. Mogę go najwyżej... O, ale mogę sterować tym. Czekajcie, może da się tutaj... Połączenie przez QS. DedSec infested our system. We've got to shut it down and isolate the infection ASAP. O, niestety, zaizolowali mi system. Czyli okej, jak nas wykryją, to nam mogą też coś takiego zrobić. Ja bym chciał użyć może tego paralizatora śmiesznego. Weź klucz dostępu, dobra, tylko gdzie będzie klucz dostępu w takim razie? Nie tak. Chciałbym się aktywować aktualnie w to.
A cholera, i oni chyba teraz widzą, tak? A, okej, czyli po prostu po czasie on się z powrotem włączy, nie? Cholerka, niedobrze. Nie dostrzelimy się tam, ale może jakbyśmy spróbowali użyć tego łazika naszego, co? Na skoczek może ich na przykład... Może ich na przykład sparaliżować? Chyba nie specjalnie, co? Mogą nas zauważyć w ten sposób. Mogą nas w ten sposób zauważyć, że to jest tyle. A, dupa. Dobra, ale to spierniczyłem. Potrzebuję karabinu. A, cholera, teraz tego nie odblokuję, ale oni mogą to odblokować nadal. Dobra. Tak, przeładowanie. No i niestety nie. Nie tym razem. Ale okej, to jest fajne. Podoba mi się to, że oni mogą nam właśnie zablokować to wszystko, tak? W sensie ten cały system. Ciekawe, nie mogą zablokować kamer. To już znamy, więc może to wyłączyć po prostu. W razie, gdyby nam właśnie zablokowali ten system, można to, jak widzicie, wejść po prostu w ten sposób. Górą, nie? Wiecie. Góry gadają o czyszczeniu Chinatown, na tyle na je słyszałem. Dobra, zejdźmy stąd. O, ten gość w ogóle wszedł do środka, czekajcie, spróbujmy go można cicho wyeliminować. Bang, proszę bardzo. Jednego mniej. Żałuję, że nie ma aż tu wybuchowych rzeczy, tak? Na przykład jak w jedynce, gdzie można było strasznie dużo wybuchów, tak? Do strasznie dużej ilości wybuchów doprowadzić, tak naprawdę. Dobra. Nie dobrze, tutaj ktoś jest? Jest. Okej. Okay. Pytanie, czy nas zauważy? Chyba nie. Można go w ten sposób po prostu załatwić. Tam gość w ogóle zaczął biec. Nie wiem, czy on nas niby nas zauważył, a niby nie, nie? Okej, niby nas zauważy i wiedzą, że jesteśmy tutaj, ale... Ale w ogóle się nam nie przejmują. Oj, niedobrze. Jest cały czas dwójka. Weźmy może ten paralizator, spróbujmy. Spróbujmy z niego ewentualnie skorzystać. Dobra, leży. Myślę, że mogę stąd już wyskoczyć spokojnie. A przynajmniej spokojniej. Najgorsze jest to, że ja stąd nie wyjadę, jeśli nawet. Chyba, że można tę bramę rozwalić. Po prostu wjeżdżając nią ciężarówką. Dobra. Wydamy. No i dupa. To nie skapnęliście, że my tutaj jesteśmy w ogóle? No i właśnie, widzicie, jest problem, bo nie możemy przejechać teraz. A wpadnięcie do wody pewnie zakończy całą misję, więc... Jest ten mały problem. Tak, wróć do pojazdu. Dobra, ale wróćmy do niego w takim razie. Najwyżej się w nim schowamy i poczekamy, aż to wszystko przeminie. Jedyne, co mi zostaje na razie. Ok, bo otworzyć... Właśnie, tylko gdzie jest ten klucz dostępu aktualnie? Klucz dostępu. Tam jest też otwarta brama. Tam jest gość, którym mogę zagarnąć hajs. Tu jest kamera. Tam jest klucz dostępu. Także raczej chyba... Właściwie nam nie dostanę jakoś łatwo, specjalnie. Więc muszę stąd po prostu wyjść, jak zakładam. Ale tylko, że nie muszę teraz wrócić do pojazdu i wiecie, że jeśli się oddalę, że mi anuluje całą misję. Ojej. Było blisko. Dziękuję, że żegnam pana oficera, czy kimkolwiek on tam jest. Niedobrze, znowu. Pewnie zauważyli. Gorsze jest to, że jeden się tutaj patrzy, a drugi na niego, nie? Zaraz praktycznie. Tego żaden sposób nie zajdę, dobra. Trudno, trzeba wejść do środka jakoś.
Tak. On zauważył. Okej. Tak. Dobra, wybiłem. Ale to... Pięknie, udało się jeszcze. A i tak mnie zgarnęli. Niedobrze. Wierzmy, co się tutaj da. A i tam niestety... Niestety nas biorą i wezwali posiłki już, więc... Trzeba się przerzucić z powrotem na karabin. To gdzie był ten cholerny klucz? Tam jest, na dole. Mój błąd. Strasznie dużo kobiet w ogóle, nie wiem, czy zauważyliście, pracuje w tej firmie tutaj. Weźmy ten klucz dostępu. Dobra, i po prostu tam jakoś wbijamy. Jeden leży. Fuck. On gdzieś tutaj rzucił granat, więc spierniczam stąd. Wolę oberwać jedną albo dwie kulki, niż dosyć granatem. Be honest. Dobra, leżą. Nie jesteśmy najlepszymi strzelcami, jeśli chodzi o ogół. Fuck, a już jest stresu. Ja mówię, jakoś niespecjalnie jestem za tym, aby zabijać ludzi w tej grze. Wróć, chciałbym obejść się bez tego. No ale chyba za bardzo nie damy rady. Jeśli oni nas tak będą traktowali tutaj też, to też będą nas strzelali, tak? Bo to jest uzbrojona ochrona. Świetnie. Trzeba to wszystko... Dobra, moi drodzy, widzę, ja to spróbuję jakoś ogarnąć na spokojnie po swojemu. Wracam do was za chwilkę. Dobra, moi drodzy, tym razem udało się to zrobić, co prawda nie na cicho, tak jakbym chciał nadal. Ale można przynajmniej w końcu wyjechać stąd, w miarę na spokojnie. Gdzie w miarę się da w końcu stąd wyjechać, tak jak jakoś. Po prostu jakoś. Mamy już dostępu. Mamy sprawę tam policjantów, którzy nas będą truli. A naszym zadaniem jest, jak dobrze rozumiem, po prostu uciec. Ja wiem, że jest w pobliżu punkt badań, ale nie mam teraz czasu, żeby go zebrać, niestety. Jak widzicie, jest ta misja z złodziejem też daleko. Słuchajcie, weźmy sobie tutaj... Zrobimy punkt na... A nie, dobra, nie damy rady tego zrobić. Myślałem, że damy radę uciec przed nimi jeszcze. Tylko pytanie, gdzie ja mam teraz dojechać? A, muszę zgubić po prostu pościg ogółem. No to będzie ciężkie troszeczkę, powiem szczerze. Bo to auto nie jest jakieś specjalnie szybkie. Nie, to ja mówię, ta ciężarówka to nie jest demon prędkości, niestety. Nawet gdybym chciał. Zobaczmy, może damy radę coś zrobić tutaj. Ja mam jakąś taką dogodną okazję, aż mi się F-ka wyświetli na przykład, żeby nie marnować na razie tych punktów. Znaczy no, tych punktów możemy oczywiście marnować do woli, ale chciałbym kurczę jakoś wyeliminować te dwa wozy, które nas tutaj ścigają. Najgorsze jest to, że też jedziemy pod prąd. Więc zrobimy może coś takiego. O, proszę bardzo, chyba ich właśnie zablokowałem. A tylko jeden wóz niestety. Tylko, że teraz nie wpaść do wody, więc skręćmy tutaj na spokojnie. Woli. Żeby nie zrobić sobie wpadki. O, proszę bardzo, tam wyszli jedni policjanci. Nie wiem po co do końca. Uciekamy stąd. O, dobra, uciekamy. Jak uda nam się uciec, będziemy w miarę blisko jakiegoś punktu znowu widokowego, to jeszcze to zrobimy. To jest babka, której może zabrać pieniądze. Nam się pieniążki przydadzą. Dobra, udało się. Zostaliśmy z powrotem... Już zostaliśmy, przenieśliśmy się z powrotem w tryb incognito. Gdzie mamy coś blisko? Papuszki. Niech będzie, zobaczmy. Niestety też w drugą stronę. Te punkty widokowe są jakieś oznaczone na mapie? Niestety same w sobie nie, z tego co widzę. Chyba. A nie widzę ich normalnie. Szkoda, ja bym chciał zobaczyć to. Robiąc jakieś takie... Te wszystkie punkty widokowe, żeby były zaznaczone na mapie, żebym mógł sobie, wiecie, po prostu szybciej taki punkt wybrać niż ze Scout Exa, tak? Niestety od wszystkiego się oddalam, z tego co widzę. Ja... Dobra, walić to. W takim razie idziemy do misji. I tak jak widzicie, czasami można mieć dwa znaczniki, a czasami można mieć tylko jeden, tak, więc... Nie wiem, na czym to polega, chyba jak jesteśmy po prostu w trakcie jakiejś jednej misji, to nie możemy po prostu odznaczyć tego głównego jej celu. Ale wolałbym mieć możliwość wrzucenia sobie dwóch znaczników, personalnie.
Po prostu byłoby mi dużo wygodniej, dużo przyjemniejsze by to było. Zwyczajnie. Tak, ale niby w stronę odźwiernej Drag Queen, ale... Chyba będziemy jeździć po drodze. Może i tak. Oj, chyba kogoś przejechałem dosyć mocno. No będzie, ale nic specjalnie nadal po drodze, nadal 600 metrów, za daleko. Ja mówię, nic nie mi się tak za bardzo jeździ, bo też chciałbym, aby ten gameplay był w miarę taki, wiecie, płynny, przyjemny. Jaka ta muzyka? Z czego ona jest? No nie wiadomo, z czego ona była. Po prostu sobie grała. Nie lubię popu, więc niech będzie elektro. Zawsze jeszcze średni kawałek. Ej, co? Wyłączmy muzykę. Nie jest ona... A, czekajcie, bo ja tam miałem wjechać przecież do tego garażu. Jestem głupi. Już tak wysiadłem, totalnie jak idiota. Trzeba skręcić w ogóle... Tak, mamy nitro i mamy nitro chyba... W każdym pojeździe. Widzicie, nawet w nim mamy nitro, w tej ciężarówce. No to jest dziwne strasznie. Dobra, ale jesteśmy. Ale jesteśmy. Hey, tell me I got something good. Nope. Trash. Trash. Uwielbiam to. Oh, trash. O, to jest ten robot, o którym była mowa. Well, dawno temu już. The goods. Is it actually good? It might be evil. I don't know. This is home we're talking about. Więc to chłam. Przepraszam, ja mam takie w głowie, więc to chłam. Wait, you want me to get you two coffee? No. He's a robot. I want you to get us caffeine. You'll take a decaf. Nie wiem, dlaczego ja lubię strasznie wrencha, czyli śrubę. Znaczy w tym wypadku, podkreślam jeszcze raz, wrench oznacza klucz płaski, a nie śrubę. No to śruba brzmi lepiej niż jakby ktoś miał się nazywać klucz płaski, tak? Gość nie ma na czynsz, a właśnie mu zrąbałem 4 stówy. Pracuje w górnictwie 11 tysięcy dochodu? Co? Czemu tak mało? Wytyfy. No w sumie teraz mi tak naszło, że przecież ci niektórzy ludzie mogą pracować na pół etatu albo coś, ale no... Nadal, nie... To jest aż strasznie dziwnie, jak te niektórzy... Czemu powtórz misję? Co ja zrobiłem? Nie chciałem powtarzać misji. For fuck's sake. Nie. Ja chcę wyjść z tej misji. Halko. Nie tak. Chcę wyjść z tej misji. Tak, muszę wrócić do dziupli. To jest jedna rzecz, którą mogę zrobić. Wypuść Gina z butelki i rozpocznij hakerski maraton. Dobra, zobaczmy to. W takim razie, tylko tak, ja potrzebuję... Co to jest w ogóle za punkt? Co to mi pokazuje za punkt w tym miejscu? A, to jest znowu ten gość. Znowu ten gość od tamtej jednej śmiesznej misji takiej, a propos hakowania, tak, że coś tej zasadzie dane czy coś. Znaleźli mózgi. Kurwa, znowu mózgi, jakie to jest piękne. Jeszcze jest złoto, o, ktoś tak fajnie zostawił motocykl na środku drogi. Chyba jakby ktoś go zwędził, nie? Guys, my phone just got infected. Impossible. We put Josh levels of security on it. It's definitely possible. Says it's the zombie 2 virus. You do know who made the first zombie worm, right? Haddock. Yep. Who is Haddock? Bay Area legend. This guy was exposing government deals with defense contractors while we were still in school. Haddock's been off the map for a decade, but if he's back, I mean, wow. What's the virus doing? Looks like it was first installed. Ah, niestety tyle. To nam przerwało rozmowę. Oj, proszę bardzo, znowu muszę pogadać z większością ludzi. Tylko ciekawe o czym. I can't believe my hand slipped. A, okej, okay. Dobra. Oni tutaj powiedzą nam dokładnie to samo wszyscy. Szkoda. Liczę na to, że będą jakieś takie ciekawsze rzeczy tutaj. A propos nich. Wiecie, jakieś takie więcej po prostu jakichś takich rozmów pomiędzy nami będzie, a nimi. To chwilę trwa, zanim nam się te drzwi otworzą. Ja mówię, wydaje mi się, że to nas po prostu teleportuje pomiędzy lokacjami. Gdzie doczytują jakieś tam fragmenty tekstu czy czegoś. Niemniej... To było dziwne, bo to jest bardzo mała lokacja. Ale... Chcę sprawdzić mój stan kontroli. 64... Brakuje mi chyba 1000, żeby kupić sobie drona, co? Mam takie wrażenie, że brakuje mi gdzieś tam 1000, żeby kupić sobie drona.
nie 1000, 3000, przepraszam, mój błąd. Przy okazji, gra jest na około 30 godzin, tak od razu wam powiem. I tyle mniej więcej wydaje mi się, że też nam zajmie, bo ja staram się to jednak robić tak w miarę wiecie, żeby zrobić większość tych misji głównych. Niemniej, w tym miejscu ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Stawcie suba, dajcie jaka będzie Discorda, bo zostaniecie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka się rozwija kanał. I widzimy się już za 2 dni w kolejnym odcinku, tak więc do zobaczenia, do następnego i na razie.